Pierwszy raz dzisiaj w Chmielnie jestem, ale poza muzycznie nie, dlatego że pamiętam wycieczkę szkolną parę ładnych lat temu do Chmielna i też wydaje mi się, że przejeżdżałem tutaj przez okolice nieraz, bo jestem z Kaszub, z Kościerzyny, więc nie pierwszy raz, ale muzycznie pierwszy raz. Każdy z nas zna od kołyski. Niebo się.
Ciebie brawa. Dla mnie zawsze koncerty dla dzieci, dla młodzieży są najbardziej wymagające. To jest taka bezkompromisowa publiczność. Od razu wiadomo, czy mamy porozumienie, czy nie, ale jest to też bardzo wdzięczna publiczność, jeżeli jesteśmy wobec siebie szczerzy, a staram się, żeby tak było, to jest to ogromna przyjemność i dzisiaj tego doświadczyliśmy, mam nadzieję, wszyscy. Ja na pewno. Moje miłe spiwy, co was spiwy usun dla siebie, lec taś chizim skrzydła mywe, kłypłe młerści mojej glebie. Absolutnie się nie wstydzę, dlatego to robię. Jest to dla mnie też duma, przede wszystkim duma, że mogę śpiewać po kaszubsku i troszkę inaczej niż ludzie są do tego przyzwyczajeni. Bo z jednej strony znany jest folklor kaszubski, jakby muzyka stricte ludowa. Z drugiej strony jest znane takie ujęcie, myślę już od paru dobrych lat, takie mocno popowe, mocno radiowe. A jak gdzieś dzięki projektowi Kamiści myślę, że udało nam się znaleźć takie miejsce, które było mało zapełnione, czyli taka folkowo-jazzowa nisza i to się bardzo pięknie klei z językiem kaszubskim, zwłaszcza, że w ogóle Kaszuby dla mnie takie trochę są mniej pstrokate, bardziej takie pastelowe, za mgłą, tajemnicze, baśniowe. I dzięki temu mogę w ten sposób o takich moich Kaszubach opowiadać. Ach, kto nie wie, gdzie to leży, ten do Chmielna nie płebiezi i w giełę kły trąpnie nogą, to mu kłęźli płedy droga, Kasie pści jezora, Kasie pści las. Kasiewe wełają nas, Kasie pści jezora, Kasie pści las, Kasiewe wełają nas. Solo publiczności. Płytę Kamiści, to jestem szczęśliwy z tego, z jakim odzewem się spotkała ta płyta. To tak naprawdę miał być tylko koncert jeden pojedynczy w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ale na tyle się okazał ten koncert jakimś sukcesem, że powstała płyta i potem jeszcze na przestrzeni 3 lat graliśmy trochę bardzo takich fajnych koncertów w różnych miejscach na Kaszubach, w dobrych salach koncertowych, więc jakby okazuje się, że jest to muzyka, mówię o muzyce po kaszubsku śpiewanej, nie tylko dedykowana jarmarkom czy jakimś okolicznościom ludowym stricte, ale też dużym salom koncertowym, eleganckim. Więc jakby z tego jestem bardzo szczęśliwy, że tak to się potoczyło i że w ten sposób zostało docenione. Po polsku szczęśliwy czas, po kaszubsku ścisły czas, po włosku felicita. Ścisły czas, trzymać sobie za ranka, daleki idące, ścisły czas. Nie do winni wzyranie, łeczy w mulkanie, ścisły czas. Więc do wiara czej dziecku, w jedno bez dziecka, ścisły czas. Ścisły czas, nic płycyjno ta wieczór, niesąc to w pełni i radio co gry.
To je ranka na serce, płynę w siecie, co w ścieżle mi czas. To je teściowie wieczór, a doma je ciepło, ścieżle mi czas. Dzieciak w lewce brzemi, łem miło, co piesna do piesnia łena. Dzieje się jak płynie przez czas, przez ścieżle mi czas. Widzę się jak przez niewłękny, nagłęcząc się parmień złotigły słońca. Nekci wyspi w kówku, wnętrz ścieżle mi czas. W zeszłym roku, w 2020, udało mi się wydać, pomimo tego dziwnego, trudnego dla sztuki roku, udało mi się wydać płytę Absencja, to jest płyta po polsku, z tekstami jednej autorki, Karoliny Słyk, która jest autorką bardzo młodą, ale jeśli chodzi o warsztat literacki, to naprawdę nie ma się czego wstydzić, to jest mało powiedziane. Wielu porównuje ją do Agnieszki Osieckiej z takich dobrych lat i myślę, że to nie jest przesada. I na tej płycie są moje kompozycje właśnie do słów, do tekstów Karoliny w aranżacjach na taki jazzowo-estradowy septet, więc w sumie jest 7 osób na tej płycie. Jest to troszkę szersza płyta niż moje poprzednie. No i mam nadzieję, że oprócz tego, że płyta jest i też się bardzo dobrym echem w internecie, w radiu rozbrzmiewa, to uda nam się pograć troszkę koncertów w 2022 roku. Już trwają rozmowy. Mój drech to zynk, mój przyjaciel to wiosna. Mój drech to zynk, mój przyjdzie ze wzgórz. Dziewicznie mdze, mój płyty, mój mnie. Mój drech to zynk, kreja mną mnie płewi. Cię przyjdzie czas, cię przyjdzie czas. Myślę, że to jest inne miejsce trochę. To nie jest zastąpienie, dlatego że chociażby teraz finalizuję taki dwupłytowy album stricte z poezją śpiewaną, więc jest tam też Leśmian, oczywiście jakżeby inaczej. Jest Zagajewski, Stachura, Staw, Kamieńska. Jest nawet Szekspir albo Kit Preston w tłumaczeniach Stanisława Barańczaka, więc również zagraniczna poezja z moją muzyką na przestrzeni 10 lat ostatnich napisaną. Takie trochę czyszczenie szuflady twórczej. A więc ten Leśmian i ta poezja śpiewana, taka sauté, cały czas funkcjonuje, ale tutaj jest taka podróż trochę w stronę piosenki bardziej estradowej, piosenki poetyckiej. Przechydy jest płycyjną, bo to nie ich wina, że płycy lekające błyskarnie do sobie ze sną, czyj brunę na widnym niebie. Miłota, przechydy jest płycyjną, czasem tak cenne łzy. Miłota nalazły płytę, nalazły płytę ściekły, badonej, badonej, badonej. Na tych jest wśród smach, które głosów cięs. Chwyli bałę, sądyś kada. Dzień godny, tych jest wśród smach, które głosów cięs. Przede wszystkim to życzę Państwu spokojnych, dobrych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i mam nadzieję, że będzie nam dane się spotkać w przyszłym roku, może w jakiejś okoliczności koncertowej, na przykład związanej z płytą Absencja albo z moją nową płytą Słowem Wszystko albo z jakimś kaszubskim materiałem. W każdym razie mówię z nadzieją, do zobaczenia. Niebo. Wszystkie.
za